Ostatni mecz tego roku, ostatni mecz tej rundy nie powiem, bo to już jest runda wiosenna właściwie, ale na pewno jest to dla nas zamknięcie jakiegoś pewnego etapu. Kończy się rok, to jest moment, kiedy trzeba będzie pewne rzeczy sobie przeanalizować, podsumować, wyciągnąć wnioski. Ale przede wszystkim jutro musimy zdobyć 3 punkty. Jutro musimy wygrać mecz, jutro jest niezwykle ważne dla Wisły spotkanie, ze względu na to, że nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty punktów, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasza strata przed rundą wiosenną, przed tymi wiosennymi meczami, nasza strata do lidera była większa niż 3 punkty. Także to jest dla nas główny cel. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie tu z Odrą Wodzisław zagrać o zwycięstwo, zagrać dobry mecz, zagrać dla naszych kibiców, żeby podziękować im za wspaniały doping przez cały rok. I to nie tylko w meczu z Barceloną, ale również w meczu z ŁKS-em. Także mamy naprawdę dużą motywację, dużą w sobie taką żądzę wręcz zwycięstwa w tym meczu. Jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny w drużynie, poza Arkadiuszem Głowackim, reszta zawodników jest do mojej dyspozycji. Nikt nie zgłasza żadnych kontuzji, żadnych urazów. Mieliśmy 4 dni treningowe, mogliśmy solidnie się do tego meczu przygotować i mam nadzieję, że jutro to na boisku będzie widoczne. Panie redaktorze, jesteśmy profesjonalistami. Ja codziennie czytam i pewnie każdy zawodnik z szatni czytamy, jaki trener tu będzie, że ja już jestem zwolniony, którzy zawodnicy odejdą, kto zostanie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byśmy chcieli iść tym tokiem rozumowania, to byśmy naprawdę byli mocno zdezorientowani w tym wszystkim, dlatego odcinamy się od tego. Jest to sprawa, która na pewno nie jest budująca dla nas, na pewno nie jest to takie, nie są to komfortowe te warunki, ale musimy pokazać charakter, musimy w tym momencie dać siebie wszystko i ja tego oczekuję od każdego zawodnika, że w jutrzejszym meczu nie będzie zważał na jakiekolwiek spekulacje, na jakiekolwiek doniesienia prasowe, medialne, jakieś sygnały, które do zawodników dochodzą. Są to, wszystko to są, można powiedzieć, no, rzeczy niepotwierdzone i na zasadzie plotek. Dlatego ja bardzo mocno wczoraj też uczulałem drużynę na to, żeby odciąć się od tego, żeby skupić się tylko i wyłącznie na faktach, a fakty są takie, że dalej w tym składzie tworzymy drużynę o nazwie Wisła Kraków i mamy jutro obowiązek zdobyć dla tej drużyny 3 punkty, a co będzie później, to już jest zupełnie inna sprawa. W meczu z Lechem Odra zagrała od początku bardzo agresywnie, wysokim pressingiem. Nie stosowali tego w meczu z nami chociażby, mimo grania u siebie. I muszę powiedzieć, że naprawdę Odra w tym elemencie wyglądała dobrze. Te pierwsze 20 minut meczu z Lechem to zdecydowanie była gra pod ich dyktando. Co prawda Lechowi udało się przedrzeć z piłką pod pole karne przeciwnika, wywalczyć rzut wolny i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Wspaniały strzał Stylicza i ta bramka ustawiła mecz, ale naprawdę organizacja gry Odry Wodzisław właśnie w takim agresywnym, wysokim pressingu mocno mi zaimponowała i szczerze mówiąc jestem ciekawy, czy jutro Rysiek Wieczorek zdecyduje się powtórzyć ten wariant tu w Krakowie, bo wtedy naprawdę mógł być ciekawy mecz, ciekawe widowisko, by to był taki mecz cios za cios, można powiedzieć. Także jest to dla mnie jakiś taki znak zapytania. Ja dla pewności w tym mikrocyklu trenowaliśmy obydwa warianty i grę z kontry, bo jeżeli Odra zdecyduje się zagrać agresywnie, wysoko na naszej połowie, to będziemy mieli możliwość do częstszych ataków z kontrataku. Natomiast również ćwiczyliśmy atak pozycyjny, bo mimo wszystko myślę, że jakkolwiek Odra nie spróbuje z nami grać, to my będziemy częściej w posiadaniu piłki, my będziemy mieli więcej szans na to, żeby przeprowadzić atak pozycyjny. Także jakiś mały znak zapytania co do tego, jak Odra jutro z nami zagra, mimo tego, że dokładnie tego przeciwnika analizujemy, jakiś taki mały znak zapytania wciąż jest.